Konkurs pod hasłem W świecie muzyki 2019 dedykowany był osobom niepełnosprawnym, a zorganizowany został przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, oddział terenowy w Jeleniej Górze, we współpracy z warsztatem terapii zajęciowej. Odbył się 22 listopada w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Udział w nim wzięło 6 placówek. Nasi uczestnicy oraz 5 grup zaproszonych. Bardzo lubię muzykę i bardzo dużo znam utworów, dlatego tutaj się znalazłam właśnie. Jestem zaskoczona pozytywnie, że tak mi dobrze poszło też. Poprzez muzykę można wyrażać swoje uczucia, emocje, to co się naprawdę czuję i czego najbardziej pragnie w życiu. Na razie idzie dobrze, drużyna zwarta i gotowa. Przez 2 tygodnie żeśmy trenowali, bardzo trenowali. Przyjechaliśmy tu, żeby się pobawić, a nie wygrać. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania muzyką, rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych. Muzyka chyba dużo daje w ich życiu. Są warsztaty muzykoterapii. Mamy muzykoterapię prowadzoną przez pana Arkadiusza Brzywcza raz w tygodniu i stąd właśnie się wziął pomysł na stworzenie tego konkursu, ponieważ widzieliśmy, jak dużo wnosi radości przebywanie z muzyką, obcowanie z muzyką dla naszych uczestników. Zawsze jest to odskocznia od tej codzienności warsztatowej, że się nie siedzi tylko na warsztacie, tylko jest gdzieś indziej też. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe zakupione ze środków miasta Jeleniej Góry oraz książki przekazane przez księżnicę Karkonoską.